Stanisław Sojka. To jego występ zainaugurował tegoroczny sezon artystyczny w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. W trakcie występu artysta często zapuszczał się ze swoim zespołem w jazzujące lub swingujące okolice, ale nie zabrakło również najbardziej znanych jego kompozycji z tango Memento Vitae i Tolerancją na czele. Publiczność tego właśnie oczekiwała, podobnie jak i sam artysta. Świetnie. Świetnie, byliśmy szczęśliwi, wszyscy moi kompani, ale no to jest tak, że koncert jest świetny, jak jest świetna publiczność też, chociaż za zły koncert odpowiadają artyści. Dla Stanisława Sojki był to niejako występ na starych śmieciach. W końcu swoje pierwsze kroki, tak muzyczne, jak i życiowe, stawiał w sąsiadujących z Czerwionką Leszczynami Żorach. Ja z osobistych względów tutaj... że tak powiem, czuję się blisko, bo tu jeszcze przecież mieszkają moi rodzice, których odwiedzam jak tylko mogę. Ale koncert Stanisława Sojki nie był jedyną atrakcją tego inaugurującego sezon artystyczny wieczoru. Wychodzący z CKE goście mogli podziwiać specjalnie na tę okazję przygotowaną iluminację ścian budynku. Jeden z naszych techników scenicznych, Grzegorz Wolny, powiedział, że ma trochę więcej czasu i chce się pobawić wizualami, a że no, ma taką możliwość, że dajemy mu szansę na zabawę w pracy, bo trzeba łączyć przyjemne z pożytecznym, żeby móc pójść do przodu, no to on się pobawił i na naszym budynku wyświetlił cały nasz sezon artystyczny, a do tego jeszcze jakieś fajne otoczki takie wizualne, które spowodowały, że połowę Czerwionki, która przejeżdża z jednej strony na drugą, widziało już to, co się dzieje u nas w CKE. A patrząc na repertuar, dziać się będzie sporo. Dokładnie 13 października w Wigilię Dnia Edukacji Narodowej swoje święto obchodzili nauczyciele i dyrektorzy szkół z terenu miasta i gminy Czerwionki Leszczyny. Nie odbyło się oczywiście bez wyróżnień, odznaczeń przyznawanych przez burmistrza i podziękowań za wieloletnią pracę. Pełna sala wskazuje na to, że jest kogo udekorować, wyróżnić, nagrodzić. Z tego się należy tylko i wyłącznie cieszyć, bo to jest istota między innymi pracy nauki. Efekty tej pracy można było również podziwiać na scenie. Uroczystość uświetnili swoimi występami uczniowie różnych placówek edukacyjnych. Jest potencjał i trzeba go pokazywać jak najbardziej i tu się cieszymy, że możemy się pokazać. My jesteśmy szkołą największą szkołą podstawową tu w gminie i mamy z czego wybierać i pokazać można dużo, natomiast mamy ograniczony czas. Szkoda zatem, że Dzień Edukacji Narodowej jest tylko raz w roku. Seniorzy z Czerwionki Leszczyn nie próżnują. Z pewnością nie można o nich powiedzieć, że są bezczynni. Dzisiaj senior to już zupełnie inny człowiek niż ten, który był 20 lat temu. Dzisiaj to seniorzy to osoby aktywne, zaangażowane, pełne pasji, pomysłów. Osoby, które przekazują swoim następcom tradycje, kulturę, historię. Jeżeli przychodzi pewien wiek, nie siedzimy w domu, bo jest czas na zabawę, jest czas na różaniec, jak to mówią, i jest na inne po prostu, a my chcemy żyć, chcemy czuć drugą młodość, chcemy po prostu udzielać się, chcemy przynosić radość dzieciom. Co więcej, dla tych starszych wiekiem, ale młodych duchem mieszkańców miasta i gminy słowo nuda nie istnieje. Jakby mogło nam się nudzić, absolutnie. Każdy wybiera to, co go konkretnie interesuje. Są wycieczki również, są różne zajazdy, są różne spotkania. Jest wigilijka u nas, jest spotkanie seniorów tak jak dzisiaj. Oprócz tego jest jeszcze są Andrzejki będą i wycieczki po Nowym Roku. Także bardzo sporo tego. My staramy się w jakiś sposób wychodzić naprzeciw potrzebom tej grupy społecznej, zresztą bardzo u nas cenionej. Jest to grupa bardzo aktywna. Są to ludzie, którzy mają bardzo dużo doświadczenia życiowego i mają się z czym podzielić z młodszym pokoleniem. A to młodsze pokolenie odwdzięcza się przekazywaniem swojej pozytywnej energii. Tak właśnie było podczas spotkania z okazji obchodów Europejskiego Dnia Seniora. 20-latki, 20-latki, to ja i ty, to ja i ty, zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy masz sny.
29 września w Krakowie burmistrz miasta i gminy Czerwionka Leszczyny Wiesław Janiszewski odebrał wyjątkową nagrodę Kryształy PR-u. Kapituła konkursu doceniła prowadzone przez urząd działania promocyjne dotyczące zrewitalizowanego osiedla Familoków w dzielnicy Czerwionka. Bardzo się cieszymy, że nasza kampania Familoków została doceniona, że mogliśmy się znaleźć w gronie tak dużych miast jak Warszawa, Gdańsk, urzędy marszałkowskie, ministerstwa. Wiadomo, że Czerwionka Leszczyny nie ma ani takich możliwości budżetowych, ani kadrowych, ale widać wyróżniają nas równie dobre pomysły. Opracowaliśmy taki kompleksowy, duży projekt Familoki Miasto Ogród i tutaj wydaliśmy kilka nietypowych gadżetów. Między innymi saszetkę z nasionami kwiatów, która promowała nasze osiedle Familoków, bo ono jest piękne, zielone. I powstały też dwie gry. Jedna strategiczna, ulicami Miasta Ogrodu, i druga gra Piotruś z Bebokiem na Familokach. Te gry do dzisiaj cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców, jak i ze strony turystów. I to najlepiej świadczy o jakości prowadzonych działań promocyjnych. Zainteresowanie w tym przypadku osiedlem Familoków osób spoza najbliższego regionu. Mamy gości zupełnie nie tylko z naszej gminy czy z regionu, ale z odległych krańców Polski. Mamy gości z Wrocławia, mamy gości z Krakowa, mamy gości z Poznania i to są wycieczki nawet niezorganizowane, kiedy ktoś jedzie gdzieś w inne miejsce i przy okazji może zobaczy Familoki, ale to są osoby, które indywidualnie zdecydowały się do nas przyjechać i zobaczyć nasze piękne osiedle. Na tym jednak nie koniec działań promujących te Familoki. Jeśli trafią one na stałe na szlak zabytków techniki, o co zabiegają w czerwieńskim urzędzie, być może staną się równie sławne, co chociażby osiedle Nikiszowiec w Katowicach. Oto sołtysi i przewodniczący rad dzielnic gminy miasta Czerwionka Leszczyny na wspólne spotkanie zaprosił ich burmistrz Wiesław Janiszewski. Jak mówi, przede wszystkim, aby im podziękować za dotychczasową pracę. Sołtys, przewodniczący zarządu czy rady dzielnicy, to takie prawe ramię burmistrza. To bardzo ważny obszar opiniotwórczy. I to mimo faktu, że sołtys czy przewodniczący rady dzielnicy przeważnie zajmuje się nie tak spektakularnymi sprawami jak burmistrz czy prezydent miasta. Są to takie jakby małe, drobne sprawy, czy tu jakieś wycięte drzewo, czy tu jakiś wrak samochodu, który po 3 miesiącach zostaje usunięty z rowu, czy tu jakaś załatana dziura w chodniku, czy postawione lustro. To są wszystko takie drobne rzeczy, które bardzo cieszą. Mamy bardzo możliwość współpracować z ludźmi i mieć poczucie, że po prostu jesteśmy potrzebni, udało się coś zrobić, zrealizować te zadania i że mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Jeśli te działania są dobrze oceniane przez mieszkańców, to sołtys czy przewodniczący ma szansę na ponowny wybór na swoją funkcję. Czy tak będzie w przypadku tych państwa, okaże się po upływie ich kadencji pod koniec listopada. Gmina i miasto Czerwionka Leszczyny dba o zdrowy rozwój swoich najmłodszych mieszkańców. Już od kilku lat prowadzona jest tu kampania na rzecz wychowania młodzieży w trzeźwości. Kampania Trzeźwy Umysł to jest kampania, która w Czerwionce tak naprawdę funkcjonuje od wielu lat. Jest to ogólnopolska kampania i jest to tak naprawdę cykl wydarzeń, które odbywają się w szkole, wydarzeń profilaktycznych, zajęć profilaktycznych i podsumowaniem dopiero tego całego cyklu działań jest tak naprawdę ta kampania. No i dzisiejsza taka, myślę, że miła uroczystość rozdania nagród. Nagrody otrzymało kilkunastu młodych mieszkańców różnych szkół z terenu miasta i gminy. Każde z nich zaangażowane było w inną odsłonę całej kampanii. Pod koniec roku dowiedziałam się o konkursie literackim i plastycznym i postanowiłam napisać pracę literacką pod tytułem Pod dobrą opieką. I przedstawiłam tam swoje przemyślenie na ten temat. Zrobiłam pracę o opiece nad starszymi. Jest to bowiem jeden z aspektów wychowania trzeźwo myślącej młodzieży, a takie właśnie wychowanie procentuje w przyszłości. Każdy rodzaj profilaktyki jest zdecydowanie lepszy, w konsekwencji skuteczniejszy, efektywniejszy, aniżeli leczenie skutków. A wśród uhonorowanych obok uczniów znaleźli się również nauczyciele oraz osoby promujące w środowiskach młodzieżowych przesłanie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
To była bardzo głośna wystawa. Za nami wystawa kanarków i papug połączona z obchodami 50-lecia Związku Hodowców Kanarków i Papug. W Czerwionce-Leszczynach wystawiono grubo ponad setkę okazów. Naszła moda taka na hodowlę papug. Bardzo dużo ludzi ma swoje domki. Na działce można hodować w wolierach ogrodowych przez 364 dni w roku, łącznie z mrozami do 25 stopni. Można sobie hodować papugi. W wolierze one przeżyją doskonale, zimy przezimują, natomiast no, kanarki już tylko w pomieszczeniach ogrzewanych trzeba hodować. Czym większe papugi, tym tej roboty jest więcej, nie? No bo porządkowania, karmienia, większy pokarm, specjalny pokarm i tak dalej. To takie papuszki faliste i tam sztywnie zwykłe proso, a tu już trzeba kilka gatunków ziaren z słonecznika, no ale trzeba to wiedzieć i dobrze karmić. Można kanarka nauczyć śpiewać jakąś konkretnej melodii? Wie pan co, no można, wszystkiego można nauczyć. Ale mnie mówił nawet jeden kolega w Czechach, że jak do nich przyjechał z Ukrainy hodowca, to one mu śpiewały walczyka. Jak on to zrobił, to nie wiem. Te sekrety każdy hodowca zachowuje dla siebie. Masz tego? Proszę bardzo. Frytki, zapiekanki, hamburgery to sztandarowe przykłady tak zwanych fast foodów, ale już pierogów czy kanapek do tego grona raczej nie zaliczamy. Co łączy wszystkie te potrawy? To, że można ich było skosztować w Czerwionce-Leszczynach podczas pierwszego w mieście zjazdu food trucków. Nasze frytki są przede wszystkim ze 100% ziemniaka. Jest to odmiana belgijska ziemniaka, która jest wstępnie obrabiana termicznie w temperaturze 100 stopni, później jest uderzana szokiem, zamrażana jest i u nas jest to przygotowane na łoju wołowym. Przez 3-4 minuty wychodzi super smaczna fryturka taka chrupiąca. Frytki niby dobrze znane, a jednak w smaku inne. Podobnie jak wydawałoby się arcypolskie pierogi, w Czerwionce występowały one w wersji prosto z Tybetu. Czym one się różnią od tych naszych z mięsem, z kapustą i grzybami? Przede wszystkim kwestia przyprawienia, kwestia zupełnie innego smaku, zupełnie innego przygotowania. Co tam jest w środku? W środku mamy różne nadzienia, które można zauważyć tutaj z boku. Na pewno przyprawy odgrywają tutaj największą rolę. Pierogi mają taki bardzo kwaśniejszy taki smak i są bardzo mocno przyprawione. Kto miał dość konkretów, mógł przejść do deseru, oczywiście również niebanalnego. To churros, prosto ze słonecznej Hiszpanii. Paluszki są zrobione z ciasta, po upieczeniu są chrupiące zewnątrz, miękkie w środku i podane na słodko, zawsze z cukrem pudrem. Mogą być dodatkowo z cynamonem, a z boku w zbiorniczku jest czekolada Nutella, żeby sobie je moczyć. Do wyboru były jeszcze m.in. słodkości pochodzące z Węgier. Kurtosz to jest to. Kurtosz to jest ciastko drożdżowe węgierskie z 300-letnią tradycją, u nas w Polsce od 7 lat. Nawijane na wałek bukowy, wypiekane w specjalnym piecu, po czym obsypywane różnymi posypkami jak kokos, cynamon, czekolada, orzechy. Jednym słowem, w trakcie imprezy wszystko kręciło się wokół jedzenia. Pierwszy raz jesteśmy na takiej imprezie. Zupełnie odmienne jedzenie niż u nas w domach. Bardzo dobre. Bardzo mi się podoba poznawanie nowych kuchni, jest fantastyczna atmosfera. Dzieciaki jak widać zadowolone, każdy lubi coś innego, ale dla każdego coś się znalazło. I co ważne, nikt głodny festiwalu food trucków nie miał szans opuścić.